Proszę Państwa, miło mi powitać wszystkich na drugim spotkaniu z cyklu The Lab Talks. Dzisiaj będziemy mieli przyjemność posłuchać o szansach rozwojowych polskich startupów w branży biotechnologicznej. I zapraszam bardzo serdecznie Renatę Gabrielczyk i Anię Białek, które są autorkami badań i które opowiedzą o głównych wynikach. Zapraszam. Dziękujemy bardzo. Mi również miło powitać Państwa na drugim seminarium zorganizowanym przez The Lab. W dniu dzisiejszym podejmiemy próbę odpowiedzi na pytanie, czy polskie biotechnologiczne spółki typu spin-off są gotowe, by móc konkurować na rynku globalnym. Przyczynkiem do tematu dzisiejszego seminarium jest wydanie przez The Lab pierwszej książki pod tytułem Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w branży biotechnologicznej. Tematyka przedsiębiorczości akademickiej wpisuje się w działalność The Lab, gdzie staramy się przez badania naukowe i współpracę z otoczeniem gospodarczym rozwijać kompetencje przedsiębiorcze uniwersytetu, ale także dowodzić, że nauka jest potrzebna praktykom i najlepsze rozwiązania możemy budować przy współpracy nauki z biznesem, biznesu z nauką, czy też z otoczeniem, generalnie nauki z otoczeniem gospodarczym. Nie zamierzamy Państwu w trakcie seminarium oczywiście streszczać całej książki, aczkolwiek mamy nadzieję, że zechcą się Państwo z nią zapoznać, ale pozwólcie proszę, że przedstawię główne tematy badawcze, które podjęłyśmy w tej książce, choćby po to, aby przybliżyć pewne terminy, pojęcia, które pojawiać się będą też w trakcie tego seminarium, pozwolą być może trochę lepiej zrozumieć temat. W książce podjęłyśmy próbę omówienia, zbadania wybranych kluczowych czynników, które konstytuują przedsiębiorczość akademicką w obszarze biotechnologii. Chciałyśmy zwrócić uwagę na czytelnika, na wzajemne powiązania, implikacje między zagadnieniami przedsiębiorczości akademickiej, a funkcjonowaniem spółek biotechnologicznych, które niejako powstały w wyniku tejże przedsiębiorczości. W pierwszej części definiujemy przedsiębiorczość akademicką w biotechnologii, generalnie z szeroko rozumianymi przejawami przedsiębiorczej aktywności kadry akademickiej mamy do czynienia w różnych obszarach współdziałania nauki z praktyką gospodarczą. Efektem jest i powinna być i coraz częściej jest komercjalizacja wyników badań, w tym różne kooperacyjne formy transferu technologii oparte na umowach licencyjnych, czy też na prowadzeniu badań na zlecenie przemysłu, czy też wspólnych wdrożeniach. Jednym z instrumentów służących do transferu wiedzy i technologii, instrumentów służących do budowania przedsiębiorczości akademickiej są spółki typu spin-off, które powstały, jako wywodzą się ze środowiska uczelni, nazywane są też spółkami odpryskowymi. Zakres tego pojęcia jest rozumiany różnie w różnych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych spółki spin-off to każda nowa forma, która zatrudnia pracownika sektora publicznego, czy też uczelni, czy też jest założona przez studenta, czy absolwenta uczelni, która licencjonuje technologię z uniwersytetu, czy też ośrodka badawczego, ale nawet spółką spin-off jest nazwana taka spółka, w której uniwersytet czy instytut badawczy dokonał inwestycji, albo która wywodzi się z inkubatora przedsiębiorczości, czy też z parku naukowo-technologicznego powiązanego z uczelnią. My rozumiemy ten termin nieco węziej. Definiujemy spółki jako założone przez naukowców lub badaczy decydujących się rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obarczonej ryzykiem, wykorzystując własność intelektualną powstałą w uczelni. Pojęcie startup związane jest z rozróżnieniem faz rozwoju w klasycznym cyklu życia spółki. W tym ujęciu również startup może być rozumiany jako przedsięwzięcie, które posiada gotowy produkt do prowadzenia na rynek, jednak nie rozpoczęło jeszcze sprzedaży lub prowadzi sprzedaż pilotażową. Co ciekawe, w biotechnologii, którą będziemy się dzisiaj zajmować, ta faza startup ze względu na etap badań klinicznych czy nawet przedklinicznych trwa dosyć długo, nawet 5-6 lat, w niektórych przypadkach nawet jeszcze dłużej. W kolejnej części książki
podjęty został aspekt rozwoju spółek biotechnologicznych, który determinowany jest w dużej mierze warunkami komercjalizacji wyników badań naukowych w Polsce. Ta komercjalizacja jest kształtowana przez współpracę uniwersytetów ze środowiskiem gospodarczym. Generalnie produkty oferowane są, mogą być oferowane klientom indywidualnym, klientom instytucjonalnym. Tempo rozwoju spółek spin-off w dużej mierze zależy od dostępu do źródeł finansowania, w tym szczególnie do venture capital. W Polsce rozwinięta jest również sieć ośrodków wspierania przedsiębiorczości, wspierania innowacyjności. My szczególną uwagę poświęciłyśmy parkom naukowo-technologicznym, które w Polsce, w spółki biotechnologiczne zlokalizowane są w 5 parkach naukowo-technologicznych. Generalnie w naszym kraju nadal istnieje szereg różnych barier, o których też szeroko mówi literatura przedmiotu, które utrudniają procesy komercjalizacji wyników badań naukowych, ale jesteśmy przekonane, że budowanie modeli współpracy uczelni, instytucji naukowych z biznesem powinno towarzyszyć upowszechnianie sprawdzonych już na polskim rynku dobrych praktyk, dobrych wzorców. I stąd też nasze badania, w tym duchu działa również DELAB, angażuje się w tego typu zagadnienia. Także miejmy nadzieję, że przekazanie, informowanie o spółkach, które pokonały bariery komercjalizacji, będzie tworzyło modele do naśladowania. W książce podejmowałyśmy również wątek kształcenia przedsiębiorczości. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że doświadczenia międzynarodowe dotyczące kształcenia młodych, innowacyjnych przedsiębiorców, pochodzące zwłaszcza z uniwersytetów amerykańskich czy też szwedzkich, wskazują na obserwowane tendencje rozszerzania kształcenia przedsiębiorczości na programy studiów politechnik i kierunków ścisłych. Co potwierdzają badania mówiące o tym, że studenci kierunków na przykład biotechnologicznych, wzbogaceni o wiedzę z zakresu uruchomienia nowego biznesu, mają większe szanse na sukces niż na przykład studenci kierunków ekonomicznych. Dla przyszłego przedsiębiorcy, który chce rozpocząć działalność typu spin-off, ważne jest, by rozumiał rolę rynku, rolę analizy ryzyka, prawa podatkowego czy też rachunkowości w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej. Warto też zwrócić uwagę na kolejną część w książce, w której przeprowadziłyśmy analizę biotechnologicznych spółek typu spin-off notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jeden z wątków dotyczy współpracy spółek zlokalizowanych w parkach naukowo-technologicznych i porównania możliwości wzrostu tychże spółek ze spółkami, które prowadzą działalność poza parkami naukowo-technologicznymi. Okazało się, czy w wyniku uzyskanych przez nas badań, okazuje się, że ważną rolę parki naukowo-technologiczne odgrywają tylko w krótkim okresie i na wczesnym etapie rozwoju, w poprawie możliwości wzrostu tych spółek. Natomiast w dłuższym okresie wygląda na to, że być może parki naukowo-technologiczne w naszym kraju nie dysponują odpowiednim przygotowaniem, nie dają możliwości przygotowania się spółkom do konkurowania na rynkach, do tworzenia trwałych przewag konkurencyjnych. I obserwujemy tutaj wyraźną lukę między ofertą parków naukowo-technologicznych a potrzebami ich lokatorów. Ostatnia część nawiązuje już intensywnie do tematu dzisiejszego seminarium. Dla przetrwania rozwoju przedsiębiorstw niezbędne są szeroko rozumiane innowacje w odniesieniu nie tylko do produktów i usług, ale też do samych modeli biznesowych. Teza ta dotyczy również spółek typu spin-off, których powstanie jest zwykle związane z pojawieniem się innowacyjnego produktu czy też usługi, ale wprowadzenie tego produktu czy usługi na rynek, przetrwanie firm w warunkach globalnej konkurencji jest już silnie związane z konstrukcją modelu biznesowego. Opisanie koncepcji tworzenia modelu biznesowego wydaje się być szczególnie też ważne dla spółek w fazie startup, które muszą ustalić strategię działania i przekonać do tej strategii potencjalnych inwestorów. Model biznesowy generalnie określa sposób, w jaki przedsiębiorstwo dostarcza wartość dla klientów, skłania ich do zapłaty za tę wartość i przekształca płatności w zysk. Można powiedzieć, że model biznesowy jest tym, co pośredniczy między innowacją technologiczną a
tworzeniem wartości ekonomicznej. I ważne jest oczywiście, aby model biznesowy był przedstawiony w takiej formie, by był zrozumiały. Jedno z rozwiązań, bardzo przejrzyste, zaproponował Osterwalder, oferując narzędzie nazwane kanwą modelu biznesowego. Jest to narzędzie, które składa się z 9 elementów. Każdy z nich jest istotny do tego, żeby model biznesowy dobrze funkcjonował. W samym centrum mamy propozycję wartości dla klienta, czyli w przypadku spółek biotechnologicznych, no i zresztą wszystkich innych również, jest to innowacyjna usługa czy też innowacyjny produkt, coś, co ma wartość dla klienta. W modelu biznesowym powinniśmy opisać też kluczowe działania, które firma podejmuje, kluczowe zasoby i finansowe, i fizyczne, i ludzkie, i generalnie intelektualne również, kluczowych partnerów, z którymi firma powinna współpracować, aby realizować swój model biznesowy. Ważne są oczywiście relacje z klientami, które powinny być dostosowane do wyróżnionych segmentów klientów i też każdy segment, do każdego segmentu powinien być dopasowany kanał komunikacji tej propozycji wartości, którą organizacja oferuje. Na dole modelu widzimy jeszcze 2 elementy, które odpowiadają za aspekty finansowe, czyli strukturę kosztów i możliwości generowania strumieni przychodów. Z jednej strony motywacją do podjęcia przez nas badań na temat strategii internacjonalizacji przedsiębiorstw były historie, a tak naprawdę wywiady z kluczowymi polskimi przedsiębiorstwami opisane w książce Go Global, które wskazały, zgodnie z naszymi przekonaniami, że dla wzrostu gospodarczego Polski ogromne znaczenie ma to, żeby polskie przedsiębiorstwa ze swoimi innowacjami zaczęły wchodzić na szerokie rynki, tak jak wcześniej Niemcy, Koreańczycy, Japończycy czy Szwajcarzy, że tak naprawdę mamy szansę konkurować na globalnym rynku i jeżeli tylko, tak jak doświadczenia 25-letnie przedsiębiorstw, które zgodziły się nimi podzielić się w książce Go Global, wskazują, że wsparcie publiczne, wtedy dla nich było bardzo istotne możliwość zlokalizowania przedsiębiorstwa w specjalnej strefie ekonomicznej, skorzystania z ulg podatkowych, a dzisiaj są to dotacje unijne i granty badawcze zostaną odpowiednio wykorzystane, czemu sprzyjają programy innowacyjnej gospodarki, to tak naprawdę młode przedsiębiorstwa, nawet mikroprzedsiębiorstwa, które są zakładane przez 2 osoby, są w stanie wejść na globalny rynek, zwłaszcza rynek Stanów Zjednoczonych, czy też tak jak Selena, począwszy od granic wschodnich, obecna jest w tej chwili w 30 krajach, potrafiła wypracować własną markę, nawet nie posiadając wystarczających funduszy na sfinansowanie budowy hali produkcyjnej, na zakup maszyn. Pierwszy jej pomysł był taki, że wymieniała komputery w Rosji za materiały budowlane, z których Rosjanie nie wiedzieli, co zrobić, jak je wykorzystać, po czym mając w ręce tak intratny towar, zaczęła się zastanawiać nad tym, jak zbudować dystrybucję, sieć dystrybucji w Polsce, pierwotnie w Polsce, i wyprzedziła podział nasz kraju na województwa, otwierając 16 centrali, oddziałów, w których zajmowały się własną dystrybucją. Czyli położyła nacisk na własną markę, nawet pierwotnie nie mając produkcji i kupując produkty budowlane, produkowane przez przedsiębiorstwa z Europy Zachodniej, a następnie wdrażając innowacje dostosowywała te produkty do potrzeb branży budowlanej w krajach. Czyli tak naprawdę biorąc pod uwagę trwałość produktów, biorąc pod uwagę odporność, wytrzymałość temperaturową, jak i łatwość aplikacji tych materiałów. Z kolei spółka, która nas też zainspirowała, WIGO, oparta na partnerstwie publiczno-prywatnym z Wojskową Akademią Techniczną, można powiedzieć, że osiągnęła sukces międzyplanetarny, ponieważ jej wynalazek, detektory dalekiej podczerwieni, są zamieszczone na łaziku, który szuka życia na Marsie, czyli udało się naszej spółce, polskiej spółce, przebić
konkurencję producentów takich detektorów i NASA wybrała akurat ten wynalazek, dlatego że okazało się, że jest zdecydowanie niekonkurencyjny, bezkonkurencyjny i wyprzedza daleko inne przedsiębiorstwa, które oferują podobne produkty. WIGO uważa, że tak naprawdę nie należy w ich branży niczego patentować z tego powodu, że żadna szanująca się firma nie ujawnia swoich pomysłów ani kierunków badań i to powinno być traktowane jako największa tajemnica, najbardziej chroniona tajemnica, żeby móc iść do przodu jak najszybciej i uciekać przed konkurencją, gdyż tylko wtedy można rzeczywiście osiągnąć sukces. Trochę sceptycznie ta spółka patrzy na współpracę z uczelniami, ale w momencie, kiedy popatrzymy na odwrotny kierunek, niż byśmy się spodziewali przy transferze technologii, czyli spojrzymy na to, że to przedsiębiorstwo może przyjść ze zleceniem do uczelni i to zlecenie może być wykonane, no to rzeczywiście wtedy może przynieść to ogromny sukces. Najbardziej bliska tematycznie z punktu widzenia prowadzonej działalności spółka do branży biotechnologicznej jest to spółka HTL Strefa, która zdobyła 55% rynku amerykańskiego na jednorazowe nakłuwacze. Ta spółka już w 1992 roku opatentowała swój wynalazek dotyczący łamanych skrzydełek, które miały uchronić ludzkość przed HIV, przed żółtaczką i przed zagrożeniem związanym z koniecznością przeprowadzania badań na niepewnej aparaturze. Z kolei ta spółka wyznaje strategię taką, że można osiągnąć globalny sukces wtedy, kiedy jesteśmy producentem, jedynym producentem na rynku i musimy tak się zabezpieczyć przez patenty przed konkurencją, żeby ta konkurencja nigdy nie mogła nas dogonić. Czyli nie sprzedajemy wszystkiego, co wiemy, ale tak naprawdę po to patentujemy, żeby zablokować konkurencję. A tak naprawdę musimy się przyznać do tego, że bezpośrednią motywacją dla zajęcia się branżą biotechnologiczną było wyzwanie, które przyszło nam wypełnić, któremu przyszło nam sprostać, mianowicie skonstruowanie, zbudowanie modelu kształcenia w kierunku przedsiębiorczości na Wydziale Biologii w projekcie, w którym w ramach programu operacyjnego w osi priorytetowej czwartej jako może nie obligatoryjny element, ale bardzo wysoko punktowany właśnie była budowa takiego modułu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości. I okazało się, że mieliśmy styczność z młodymi studentami, którzy aspirują wszyscy o Nagrodę Nobla i uważają, że rzeczywiście potrafią dokonać niesamowitych rzeczy, ale nie mają aspiracji, żeby je komercjalizować i żeby wejść z nimi na rynek. My myślałyśmy, że dzięki znalezieniu studiów w przypadku z fazy zalążkowej i z fazy wczesnego startup będziemy w stanie pokazać, że nawet Polak potrafi i że komercjalizacja wyników badań może być równie atrakcyjna jak aspirowanie o Nagrodę Nobla. Po ogólnym zaprezentowaniu tła naszych motywacji do podjęcia badań i inspiracji do tych badań spółek biotechnologicznych zaplanowaliśmy przedstawienie Państwu wybranego wątku badawczego określonego w tytule dzisiejszego seminarium. Ale też jest to taki wątek badawczy, który został przez nas zrealizowany już po wydaniu książki, czyli znajdują się tutaj też nowe elementy, których w książce jeszcze nie ma. Celem naszego badania jest określenie atrybutów modelu biznesowego, które są kluczem dla rozwoju innowacyjnej firmy biotechnologicznej, zwłaszcza takiej, która chce realizować strategię Go Global, która chce wchodzić na rynki międzynarodowe. Szczególnie uwzględniamy strukturę kapitału intelektualnego, udział nakładów na badania i rozwój w stosunku do pozyskanych dotacji przez te spółki, jak również obniżenie kosztu kapitału ze względu na finansowanie grantami badawczymi. Te trzy aspekty, które wymieniłam, związane są z charakterem branży biotechnologicznej po pierwsze, po drugie z charakterem, z typem tych spółek. Tak? Mówimy o spółkach typu spin-off, czyli takich, które wywodzą się, można powiedzieć, ze środowiska akademickiego. Wartość dodatkowa
dana naszych badań to wkład w rozwój badań nad modelami biznesu, wkład w rozwój badań nad kapitałem intelektualnym również. Wskazujemy tutaj, że poziom kapitału intelektualnego, w tym kapitału organizacyjnego, relacyjnego i ludzkiego, w dużej mierze determinuje model biznesowy, który bazuje na komercjalizacji wyników badań. Podejście badawcze opiera się na analizie wielorakiego studium przypadku. W badaniu podjęłyśmy się analizy modeli biznesowych 7 biotechnologicznych spółek typu spin-off notowanych na alternatywnym rynku warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Są to spółki Braster, Ecotech Polska, Stemcell Spin, Genomed, Biomax, Selvita oraz Medical Algorithmics. Dwie ostatnie już w tej chwili są na głównym parkiecie giełdy, ale też badałyśmy te spółki w fazie zalążkowej, w fazie startup, w związku z czym musiałyśmy dotrzeć do dokumentacji od samego powstania tych spółek. Prześledziłyśmy w związku z tym archiwa Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sądy gospodarcze, odpowiednio zlokalizowane. Tak naprawdę technicznie wykonując setki zdjęć tej dokumentacji, a następnie drążąc dokumentacji w poszukiwaniu ważnych danych, informacji. Śledziłyśmy również sprawozdania finansowe, różnego rodzaju raporty, dokumenty informacyjne przygotowane dla celów emisji akcji, ale też strony internetowe tych spółek, czy też publikacje prasowe. W analizie zastosowałyśmy zarówno metody jakościowe, jak i analizę finansową do wyliczenia różnych wskaźników. Wstępny model, na którym oparłyśmy badanie, został przez nas zbudowany czy też skompilowany w oparciu o przegląd literatury, która dotyczy zarówno prowadzenia biznesu w branży biotechnologicznej, jak i modeli biznesowych i komercjalizacji wyników badań i również roli kapitału intelektualnego. Kierując się systematyką modeli biznesowych zaproponowaną przez Osterwaldera, którą przedstawiałyśmy wcześniej, klasyfikujemy modele biznesowe badanych spółek jako modele innowacji produktowych w ramach tak zwanej rozdzielonej korporacji. Za Osterwalderem uznałyśmy, że aby lepiej zrozumieć przestrzeń projektową modelu biznesowego, należy przyjrzeć się 4 głównym elementom jego otoczenia, czyli rozpoznać kluczowe trendy, również siły branżowe, siły rynkowe, siły makroekonomiczne. Szeroka wiedza na temat uwarunkowań zewnętrznych funkcjonowania organizacji pozwala spółkom lepiej dopasować ich modele biznesowe do potrzeb rynku. Na przykład w branży biotechnologicznej trendy ustawodawcze należy znać, żeby wiedzieć, czy w danym kraju możliwa jest refundacja kosztów leczenia. Trendy społeczno-gospodarcze pozwalają ocenić siłę nabywczą klientów, trendy technologiczne na przykład pozwalają ocenić, czy dana technologia w ogóle jest możliwa do wdrożenia, do implementacji w danym kraju ze względu na jakieś ograniczenia infrastrukturalne chociażby. Z tego względu, że działalność oparta na innowacjach produktowych w biotechnologii charakteryzuje się walką o talenty i silną koncentracją na kapitale intelektualnym, starałyśmy się te właśnie aspekty podkreślić w modelu wstępnym. W szczególny sposób uwzględniamy tutaj działalność badawczo-rozwojową finansowaną z grantów badawczych oraz jej wpływ na koszt kapitału. Jak wynika z badania spółek, tak naprawdę wprowadzenie na rynek nawet bardzo innowacyjnego produktu czy też usługi i skuteczność tego wprowadzenia na rynek w dużej mierze zależy od wzięcia pod uwagę wszystkich elementów modelu biznesowego. Ten powód, dla którego klienci przedkładają ofertę danej firmy ponad oferty konkurencyjne, można powiedzieć, że jest to zbiór korzyści dla klienta. Co ważne, w przypadku spółek biotechnologicznych na propozycje wartości bardzo często składają się zupełnie nowe zestawy potrzeb, z których istnienia klienci nie zdawali sobie sprawy, dopóki nie otrzymali nowych produktów czy usług. Zresztą ten model wszyscy świetnie znamy też chociażby z telefonii komórkowej. Innowacyjne produkty czy też usługi powstają dzięki kluczowym zasobom, czyli talentom. W spółkach biotechnologicznych, jak potwierdzają wyniki badań, do zasobów o kluczowym znaczeniu należy zaliczyć zaangażowanie, na przykład zaangażowanie w budowanie i rozwój spółki tak zwanego naukowca gwiazdy,
Oczywiście ważnym zasobem są patenty, zgłoszenia patentowe, wartości niematerialne i generalnie własność intelektualna. Kluczowe działania koncentrują się na wykorzystaniu efektów prac badawczo-rozwojowych do tworzenia produktów i usług, do wprowadzania ich na rynek. Znaczenie ma tu również oczywiście poszukiwanie źródeł finansowania, szczególnie grantów badawczych czy też dostępu do kapitału venture. Ze względu na istotę branży i silne powiązania z ośrodkami wiedzy do strategicznych partnerów, z całą pewnością powinniśmy zaliczyć środowiska uniwersyteckie czy instytuty badawcze, ale też duże przedsiębiorstwa, na przykład farmaceutyczne, które mogą być odbiorcami, mogą być klientami dla małych spółek biotechnologicznych. Duże przedsiębiorstwa mogą też współtworzyć wartość, małe spółki mogą z nimi zawierać alianse strategiczne jako partnerzy, co może obniżać też poziom ryzyka funkcjonowania spółek, czy też daje szansę obniżenia kosztów dzięki wspólnemu wykorzystywaniu infrastruktury badawczej. Udział naukowców w Radzie Nadzorczej może pomagać w kojarzeniu specjalistycznej wiedzy z potrzebami spółek spin-off, które poszukują rozwiązań dla tworzonych przez siebie produktów czy też usług. Współpraca z partnerami generalnie może umożliwiać również spieniężenie niewykorzystanych wewnątrz spółki wyników, atrakcyjnych wyników badań, które do czegoś mogą posłużyć, mimo że nie znajdują wewnątrz firmy zastosowania. Pozyskanie wśród partnerów venture capital prowadzi, daje nie tylko dostęp do finansowania, ale też do wiedzy takiej, można powiedzieć, eksperckiej, strategicznej, na przykład w definiowaniu strategii. Wśród segmentów klientów powinniśmy rozszerzać tak na różne, znaczy segmenty klientów budować w różnych kierunkach i w kierunku indywidualnych odbiorców, czyli pacjentów, czy też lekarzy na przykład, ale też instytucjonalnych, czyli klinik, szpitali, czy też dużych wyspecjalizowanych w branży biotechnologicznej lub niezwiązanych z tą branżą przedsiębiorstw. W budowaniu relacji z klientami tu duże znaczenie ma wykorzystanie systemów informatycznych, a tu podobnie jak w innych branżach, które dają możliwość budowania takich relacji. Istotne jest wykorzystanie mediów społecznościowych, czy też tworzenie programów lojalnościowych. Wydaje się oczywistym, że budowanie strategii Go Global wymaga stworzenia na przykład przez spółkę strony w języku angielskim. Ale proszę uwierzyć, wśród tych spółek, które analizowałyśmy, nie wszystkie mają stronę w języku angielskim. Tworzenie relacji z klientami może się odbywać również przez różne alianse strategiczne, na przykład wspólne publikacje naukowe. Kanały komunikacji, propozycji wartości i kanały dystrybucji produktów czy też usług są tym elementem modelu biznesowego, który wskazuje, jak firma komunikuje klientom swoją propozycję wartości. Usługi mogą być wprowadzane na rynek oczywiście za pomocą metod tradycyjnych, ale implementacja strategii Go Global wymaga wykorzystania oczywiście też globalnej sieci dystrybutorów czy też partnerstwa za granicą. Ostatnie dwa elementy modelu biznesowego, te związane z finansami, tu warto zwrócić uwagę na to, że niskie zatrudnienie, elastyczność struktur organizacyjnych wpływa na strukturę kosztów z niskim udziałem kosztów stałych. Koszty funkcjonowania obniżać może też w spółkach typu spin-off wykorzystanie bezpłatne albo niskopłatne infrastruktury badawczej uczelni, jak również prowadzenie badań i testów w ramach grantów badawczych, które realizowane są często w środowisku akademickim. Przewagę na rynku globalnym może też dawać zlokalizowanie produkcji w kraju, u nas w kraju. Innowacyjny charakter produktów czy usługi może oczywiście pozwolić na pobieranie wyższych opłat i tworzenie strumieni przychodów, ale ważne jest dla spółek, aby zapewniły w modelu biznesowym cykliczne przychody, na przykład z opłat licencyjnych czy abonamentowych, a nie tylko przychody z transakcji, które są dokonywane przez jednorazowych klientów. Zaprezentujemy Państwu teraz krótko studia przypadków tych 7 spółek, które poddałyśmy analizie.
Czyli przede wszystkim zależało nam na tym, żebyśmy mogli przyjrzeć się różnym determinantom podejmowania decyzji o komercjalizacji. To nie zawsze było dla nas jednoznaczne, że każdy przedsiębiorca z tych analizowanych przez nas spółek był zdecydowany na to, że musi zarabiać dzięki temu, co wynalazł. No i taka pierwsza spółka, którą zauważyłyśmy, która zwróciła naszą uwagę, to jeszcze też powinnam zaznaczyć, że my szukałyśmy generalnie spółek biotechnologicznych na giełdzie papierów wartościowych. Znalazłyśmy 26 spółek, z czego chciałyśmy bardzo znaleźć spółki, które mają korzenie związane z przedsiębiorczością akademicką. Ku naszemu zaskoczeniu znalazłyśmy tych spółek 12, a później tak naprawdę selekcja była naturalna, dotycząca tego, że musimy znaleźć te młode, stosunkowo młode, bo z tych spółek, o których Państwu opowiemy, najstarsza jest i dla nas najbardziej interesująca, została założona w 2005 roku. Jeżeli chodzi o spółkę Braster, to jest spółeczka, która zrobi dużo dobrego, dlatego że wynalazła tester tomograficzny pod kątem raka piersi, który dzięki temu, że początkiem dla prowadzenia przez nich firmy był program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, muszą skomercjalizować i muszą z nim wejść na rynek, to musi się tak skończyć. Niemniej jednak w perspektywie, w okresie do końca 2013 roku, czyli w tym okresie, który obejmuje nasze badania, to była spółeczka, która mocno skoncentrowała się na rozwoju kariery naukowej jej założycieli. Oni owszem pracowali, intensywnie prowadzili badania, niemniej jednak patenty, które osiągnęli, były patentami indywidualnymi, nie dla spółki, czyli pierwsze spojrzenie było takie, ja potrzebuję środków na prowadzenie badań, a niekoniecznie muszę to komercjalizować. Program operacyjny Innowacyjnej Gospodarki zesłał im inwestora w postaci kapitału podwyższonego ryzyka. No i niestety miał 58% udziału w kapitale i w momencie, kiedy już nie mogli się doczekać początków komercjalizacji i początków sprzedaży, zaczęły się scysje i trudne rozmowy w firmie. Ale dla nas było to bardzo ciekawe z tego względu, że rzeczywiście mogło pokazać się tym naszym studentom, że nie zawsze jest tak pięknie, że oni mogą zostać przy tych badaniach podstawowych, że czasami niestety te badania mogą skończyć się w szufladzie, a niekoniecznie przynieść zyski. Inną spółeczką, która zrobiła na nas ogromne wrażenie, to jest spółka, która, tak jak my na nią spojrzałyśmy, chciała realizować strategię Born Global, czyli tak naprawdę wynalazła fantastyczny wynalazek, którym zainteresował się świat, Ecotech. To był wynalazek, który dotyczył stabilizacji odpadów niebezpiecznych, nie wymagający dużych inwestycji i tak naprawdę łatwy we wdrożeniu. Tylko problem polega na tym, że to była technologia, którą opatentowano w Stanach Zjednoczonych i w Europie, nie myśląc chyba, że patent trolle nie śpią. I pomimo faktu, że spółeczką opiekuje się program rządowy Greenevo, to niestety nie udało jej się niczego sprzedać. Mają Państwo listę spółek, dla których oni prowadzili badania. Prowadzili też badania potwierdzone przez laboratorium rządowe w Chinach dwóch rodzajów odpadów, które zakończyły się powodzeniem. Niemniej jednak nie doszło do żadnej sprzedaży. Żeby Państwa uspokoić, w spółeczce był młody wynalazca i było małżeństwo, które czuwało nad tym człowiekiem. No i w momencie, kiedy zaczęło się robić gorąco, tak naprawdę ten młody człowiek został sam na polu bitwy i wycofał się ze spółki, stwierdzając, że tak naprawdę nie widzi sposobu na to, żeby wyjść z tej sytuacji. Może nie powinniśmy o tym mówić, ale niestety nasze przeglądy sprawozdań zarządu wskazały nam, że została podpisana umowa warunkowa z grupą kapitałową, może nie podamy nazwy, niemniej jednak zaglądając do sprawozdania, polską grupą kapitałową, zaglądając do sprawozdania tej grupy kapitałowej, odkryłyśmy, że niestety przejęto pomysły tej młodej spółeczki, więc to też wskazuje, że ogromne znaczenie ma smart patenting i zwracanie uwagi na to, jak dużo się o sobie mówi. Oczywiście patenty potwierdzają
wartość firmy biotechnologicznej, powinny zapewniać uwiarygodnienie takim młodym przedsiębiorstwom. Niemniej jednak no, trzeba to robić mądrze i może trzeba by było posłuchać tych wiodących polskich przedsiębiorstw z dłuższą historią, którzy udzielili wywiadów spisane w książce Go Global i patentować tylko po to, żeby blokować konkurencję, a nie mówić o całej swojej technologii. To znaczy problem polega na tym, że opisali w patencie dokładnie technologię. Nie produkt, tylko technologię. Jak to zrobić? To znaczy, że tak naprawdę jak są nawet kopiowane amerykańskie samoloty, to tutaj jest gotowy przepis na to. Wszyscy są, cały świat jest zachwycony, że to działa, ale to nie, wcale nie musimy robić tego z tą polską spółką, możemy zrobić to sami. Czyli tak naprawdę powinniśmy powiedzieć tyle, żeby zablokować konkurencję, zwłaszcza wtedy, kiedy sprzedaż ma być w miliardach sztuk. Czyli o tym nasze wiodące, starsze przedsiębiorstwa wskazują, że zapinkę do biustonosza, która będzie sprzedawana w miliardach sztuk, warto opatentować. Natomiast detektory podczerwieni, które będą zamontowane na łaziku na Marsie, no już nie, bo tak naprawdę nie ma tak dużego popytu i nie warto. To za dużo kosztuje. I więcej może zaszkodzić niż pomóc. Także te historie też na to wskazują, że warto się temu przyjrzeć. Natomiast spółka, którą teraz Państwu przedstawiamy, czyli Stemcell Spin, która się urodziła we Wrocławiu, to jest totalne przeciwieństwo z punktu widzenia patentów, dlatego że sam Uniwersytet Medyczny, wcześniej Akademia Medyczna Wrocławska, wniosła do spółki aportem prawa wynikające ze zgłoszeń, 4 zgłoszeń patentowych. Troszeczkę inaczej podeszła do ochrony własności intelektualnej, to znaczy uznała, że tak naprawdę dopóki nie przejdą wszystkich prób klinicznych, to powinni kluczowe procedury badawcze i produkcyjne przeprowadzać wewnątrz spółki. Jeżeli im zabraknie nowoczesnych maszyn bądź kluczowych, unikalnych kompetencji, to mogą skorzystać tylko i wyłącznie ze sprawdzonych dostawców, do których tak naprawdę muszą wysłać swoich pracowników, żeby pilnowali w jakich warunkach, kto o tym wie i jak to jest robione. Czyli to ma być ściśle kontrolowane. Czyli tak naprawdę w jaki sposób na to, żeby cokolwiek zarobić na prowadzenie działalności, zanim wynajdziemy i opatentujemy ten wiodący lek, to jest wejście na rynek, który ma niższe bariery wejścia, czyli na rynek dermokosmetyków, albo jak w przypadku innych spółek, także suplementów diety, a niekoniecznie czekanie tych, tak jak koleżanka powiedziała, 5-6 lat, aż zakończymy badania nad lekiem. Kolejna spółeczka, której się przyjrzeliśmy, chociaż jest młoda, bo została założona w 2007 roku, Genomet, to tak naprawdę wyrosła na kanwie współpracy kilkunastoletniej dużego zespołu badawczego, który zajmował się badaniami genetycznymi, sekwencjonowaniem DNA. W momencie, kiedy zdecydowali się na to, że odłączają się od ośrodka, który utworzyli przy Polskiej Akademii Nauk i tworzą firmę, to tak naprawdę w ciągu 2 lat udało im się wygenerować dodatnie EBITDA, czyli wynik przed odsetkami, podatkami i amortyzacją. Pozyskali dofinansowanie na budowę niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej i prowadzą sprzedaż usług związanych z sekwencjonowaniem DNA oraz z przeprowadzaniem testów także pod kątem niepłodności, ale też i testów pod kątem zagrożenia chorobami genetycznymi noworodków. Podpisali kontrakt z Instytutem Matki i Dziecka na badania przesiewowe o znacznej wartości około 860 000 euro na lata 2010-2011, badanie przesiewowe noworodków w kierunku mukowiscydozy. Biomax to jest spółka, która została założona przez spółkę, która pomagała młodym przedsiębiorcom napisać wniosek o dotację na transfer technologii i na znalezienie inwestora dla małych, średnich przedsiębiorstw, która ma działać na rynku jak broker nauki. Czyli tak naprawdę ma znaleźć ciekawe, interesujące
bogate w potencjał komercyjny wynalazki, które dałoby się wdrożyć na rynek. Co prawda spółeczka jest młoda, bo została założona w marcu 2010 roku, ale od razu z myślą stworzymy grupę kapitałową. Pierwsza spółeczka, z którą jesteśmy powiązani, której kupiliśmy udziały, zajmuje się sprzedażą i także dostarcza surowce dla Biomaxu dotyczące, generalnie pierwszy produkt, którym oni się zajmują, to kolagen i wykorzystanie tego kolagenu w produkcji dermokosmetyków. Drugi pomysł to było założyć spółeczkę, która ma zajmować się sprzedażą zarówno bezpośrednią, jak i przez internet. No i trzeci pomysł, kupienie udziałów w parku biotechnologicznym, parku naukowo-technologicznym, gdzie będziemy później prowadzić badania naukowe i pozwoli nam to obniżyć koszty. No i wreszcie doszliśmy do punktu kulminacyjnego dwóch najciekawszych, z naszym zdaniem, przedsiębiorstw. Spółka krakowska Selvita, założona w Parku Naukowo-Technologicznym w 2007 roku, w lipcu 2007 roku, ale od razu z wielkim zamachem, bo została założona przez zespół 26 osób, od razu z pomysłem, że będziemy realizować równolegle kilka różnych projektów badawczych. Będziemy prowadzić własne badania, ale też i działalność badawczo-rozwojową na zlecenie wiodących korporacji farmaceutycznych światowych. I w tej chwili spółka, to są informacje z jej strony internetowej, realizuje równolegle 11 projektów. No ale jak to robi? No, zatrudnia 155 osób. Więc to skala działania mocno się rozrosła. Zatrudnili specjalistów z obszaru chemii, farmacji, biologii molekularnej, biotechnologii i informatyki, zarówno z uczelni polskich, jak i zagranicznych. No i nasz przykład, kluczowy przykład, gdzie chcielibyśmy pokazać młodym ludziom, że można, że bardzo dużo można, zwłaszcza, że ci studenci wyjeżdżają bardzo chętnie na wymianę zagraniczną. Spółeczka Medic Algorithmic została założona przez dwóch naukowców, przedsiębiorców. Jeden był w Stanach Zjednoczonych, rozpoznał, jak to się robi, w jaki sposób tak naprawdę można skutecznie skomercjalizować, jak można dotrzeć do funduszu Venture Capital, który pozwoli się spółce rozwijać. Bo my w Polsce, jak pewnie Państwo wiedzą, zwłaszcza w Krakowie, działa polski fundusz Venture Capital, tylko daje bardzo trudne, wygórowane warunki dla spółki. Inwestując 200 tysięcy euro, uważa, że tak naprawdę w ciągu roku przedsiębiorstwo będzie w stanie wdrożyć skutecznie produkt na rynek. To zajęło spółce Medic Algorithmics dużo więcej czasu, dlatego że została założona w 2005 roku, szukała inwestora strategicznego od razu od patentu, czyli już mieli wynalazek, opatentowali go w 2005 roku. Szukali inwestora strategicznego, wiedząc, że potrzebują dużych środków finansowych. Przeszkodził im kryzys. 2008 rok. Niemniej jednak otrzymała najpierw finansowanie z kapitału, z funduszu zalążkowego, a następnie także i z Venture Capital i udało im się przetrzymać, zacisnąć pasa przez trudne lata i w momencie, kiedy pojawiały się pierwsze przychody ze sprzedaży, dopiero zwiększać zatrudnienie. To były dwie osoby, które pracowały w spółce bez wynagrodzenia do momentu, kiedy pojawiły się pierwsze przychody ze sprzedaży. Jak dostali pierwsze do finansowanie, no to pozwoliło im to skorzystać z doradców, mogli skorzystać z pomocy kancelarii patentowej w Stanach Zjednoczonych, niemniej jednak no nie działali na aż tak szeroką skalę. A teraz jak wyglądało nasze badanie? Tak jak koleżanka opowiadała o kanwie Osterwaldera dotyczącej modelu biznesowego, my analizowałyśmy modele biznesowe tych 7 przedsiębiorstw, rozważając 9 elementów z punktu widzenia roli kapitału intelektualnego i jego wpływu na kształtowanie modelu biznesowego. Pierwszy aspekt, któremu się przyjrzałyśmy, to tak naprawdę wpływ kapitału intelektualnego na taki kształt modelu biznesowego, który zwiększa wartość rynkową spółki giełdowej. Zwróciłyśmy tutaj dużą uwagę na budowę wartości rynkowej firmy poprzez odpowiednie kształtowanie propozycji wartości dla klienta na bazie relacji z kluczowymi partnerami, wykorzystując kluczowe zasoby takie jak kapitał ludzki, własność intelektualną, patenty, ale też umiejętności sprzedaży i kompetencje zarządcze, nie tylko naukowe, kadry zarządzającej.
W szczególności, jak przyjrzą się Państwo modelowi Stem Cell Spin, czyli tej spółeczki z Wrocławia, to ona po to, żeby przygotować się na znaleźć czas na wdrożenie nowatorskiego, innowacyjnego leku wytworzonego na bazie badań komórek i hodowli komórek macierzystych, zaczęła od rynku dermokosmetyków. Jej model biznesowy, w którym ona tak naprawdę z jednej strony ma sprzedaż, a z drugiej wewnątrz realizuje wszystkie procesy kluczowe, badawcze i produkcyjne, pozwala jej skoncentrować się na kluczowych dla niej aspektach. Tak naprawdę mocno rozwija się naukowo, gdyż ma 8 patentów zagranicznych i 5 krajowych. Dba mocno o swoją własność intelektualną. Genomet po to, żeby, czyli spółeczka, która została założona przez zespół badawczy, który miał kilkunastoletnie doświadczenia, który był już znany także z publikacji w międzynarodowych czasopismach, położył duży nacisk na osiąganie przychodów od zdywersyfikowanych klientów na bazie usług syntezy DNA i sekwencjonowania, a także analizy sekwencji DNA dla ośrodków naukowych, zakładów opieki zdrowotnej, firm prywatnych, jak również sprzedawał odczynniki i materiały potrzebne do analizy DNA do ośrodków naukowych. Biomax, o którym mówiliśmy, czyli pomysł na grupę kapitałową, no i nasz Medic Algorithmics, który koncentruje się na praktycznym zastosowaniu wynalazku dotyczącego kieszonkowego systemu dla pomiaru akcji pracy serca pod kątem arytmii, EKG, który jest połączony z usługą ciągłego monitorowania wysyłanego sygnału przez to urządzenie i analizy przez techników, a jak po zaakceptowaniu raportu przez techników wysyłane są dane do dalszej analizy do lekarzy. Natomiast drugie nasze spojrzenie na elementy modelu biznesowego poza wartością rynkową także dotyczyły rentowności. Dla nas to była głównie rentowność kapitału własnego, no z tego względu, że chciałyśmy pokazać, że wykorzystanie w finansowaniu z jednej strony venture capital, który wchodzi jako te osoby trzecie do spółki, liczy na to, że będzie mógł wyjść z tej inwestycji zyskiem, no ale z drugiej strony też wykorzystanie odpowiednie grantów badawczych, niskokosztowych, wpływające na obniżenie zarówno wskaźników dźwigni, jak i kosztu kapitału. Czyli tutaj zwróciliśmy uwagę na strukturę kosztów i strumienie przychodów, które mogły być osiągane przez kanały sprzedaży, dzięki któremu można było dotrzeć do segmentów klientów i skutecznie kształtować relacje z tymi klientami. Jeżeli chodzi o Medic Algorithmics, to tutaj dla niego głównym czynnikiem kosztotwórczym były oczywiście prace badawczo-rozwojowe, bo oni ciągle rozwijają swój produkt, udoskonalają w odpowiedzi na oczekiwania lekarzy i pacjentów, ale też wysokie koszty pozyskiwania talentów, czyli zatrudniania ludzi z wysokimi kwalifikacjami. Jak docierali oni do klientów? No, wykorzystywali pośrednictwo szpitali, korporacji medycznych, ale też wprowadzając sprzedaż abonamentową, starali się obniżyć cenę swojego produktu, rozłożyć ją w czasie i dotrzeć do klienta, do szerszego klienta indywidualnego, zapewniając mu spokój dzięki stałemu monitoringowi. Jeżeli chodzi o budowę strumienia przychodów, jak również o największe wykorzystanie dotacji. Tutaj wzorcem jest Selvita, która swój model biznesowy jako broker nauki oparła na poszukiwaniu projektów badawczych w polskich instytucjach i placówkach naukowo-badawczych. Szuka takich cząsteczek, które mają duży potencjał terapeutyczny i chce je rozwijać, ale musi odpowiednio wybrać te projekty, w które warto wejść. W związku z tym przeprowadza najpierw analizę scoringową, następnie wycenę tych pomysłów i wycenę przedsiębiorstw, czyli due diligence. Następnie stara się zdefiniować na podstawie już tej wstępnej analizy koncepcję nowego leku, tak żeby on nabrał
realnej, faktycznej wartości rynkowej i dopiero wtedy podejmuje decyzję, w który produkt warto zainwestować. Oczywiście drugi kierunek jej działalności to jest wpisanie się w działalność badawczo-rozwojową korporacji farmaceutycznych poprzez realizację dla nich badań. No i w zależności od tego, w jaki sposób ułoży się ta umowa, to albo przewidując płatności typu upfront payment, w zależności od zaawansowania projektu, a jeżeli tak naprawdę spółka, ta korporacja farmaceutyczna byłaby zainteresowana dalszą współpracą, to także płatności za osiąganie kolejnych kamieni milowych, zarówno w badaniach sponsorowanych, czyli tych badawczych kamieni milowych, jak również po wejściu leku na rynek, licząc na udział, tak zwany success fill, w zależności od wielkości sprzedaży leku na rynku. Dzięki bardzo dobrze wykwalifikowanej kadrze, która posiada bogatą wiedzę na temat procesów licencjonowania, zainteresowana jest ona współpracą z korporacjami międzynarodowymi po to, żeby dowiedzieć się od nich, jak działa rynek, jakie są determinanty rozwoju rynku farmaceutycznego, z którymi firmami warto współpracować i jak wybrać tych korzystnych licencjonobiorców. Co dalej zrobiłyśmy? Jak już oceniłyśmy ich modele biznesowe, to przyjrzałyśmy się właśnie zależności pomiędzy wartością rynkową a rentownością dla tych przedsiębiorstw i taki prosty diagram dla tej naszej wąskiej próby pozwolił nam zauważyć, że dzięki odpowiednio zbudowanemu modelowi biznesowemu Medic Algorithmics w ciągu roku odskoczył znacznie od pozostałych graczy wśród naszej próby. Generalnie, co mu w tym pomogło? To, że mógł wejść na rynek amerykański, dlatego że polskie szpitale nie były zainteresowane zakupem oferowanego produktu. No, z jednej strony nie miały pieniędzy, z drugiej strony tak naprawdę były przyzwyczajone do starych holterów i powiedzmy to zaspokajało ich potrzeby. Natomiast dzięki współpracy z Venture Capital dotarto do kluczowych lekarzy w Stanach Zjednoczonych. Przekonano ich, że produkt jest o wiele lepszy od konkurencji. Co więcej, dlaczego był lepszy? Dlatego, że zapewniał ciągły monitoring, a nie przez 2 godziny i nie był uruchamiany tylko wtedy, kiedy coś się działo z sercem, ale tak naprawdę pozwalał zbadać nawet pracę wtedy, kiedy pacjent spał. Te wyniki badań były analizowane w laboratorium, można było z nich otrzymać raporty, można było zapewnić pacjentowi większy spokój. Co więcej, no dzięki ulokowaniu produkcji w Polsce, no bo on miał ogromną przewagę kosztową, był zdecydowanie tańszy od produktów konkurencji, więc to ułatwiło wejście na rynek amerykański i znaczne zwiększenie sprzedaży. Kiedy spółka Medic Algorithmics weszła na główny parkiet giełdy w lutym 2014 roku, okazało się, że nie nadąża swoimi siłami, zdolnościami produkcyjnymi dla popytu na jej produkt i zaczęła budować zakład produkcyjny w Bydgoszczy, no i ogromnie zwiększyła zatrudnienie do 60 osób. Podsumowując, kapitał intelektualny, czyli to, co chciałyśmy pokazać na tej wąskiej próbie, czyli tak naprawdę, no nie widać na dole, końcówkę tylko, dokonałyśmy scoringu kapitału intelektualnego, patrząc na elementy, które były wcześniej wskazane w tych modelach biznesowych z punktu widzenia ich wpływu na wartość rynkową, jak i na rentowność. Najwyższy kapitał intelektualny obliczony, to znaczy tak naprawdę ustalony, oszacowany metodą scoringową, biorąc pod uwagę, jakie elementy w skład niego wchodziły, miał Medic Algorithmics, Selvita i Stem Cells Spin, co z jednej strony wskazało, że one powinny się najlepiej rozwijać. Natomiast dlaczego nie wszystkim się udało?
No oczywiście w dużym stopniu zależy to od źródeł finansowania. Czyli te przedsiębiorstwa, którym się w większym stopniu udało skorzystać z grantów badawczych, tutaj jedynka oznacza, że korzystały z tych grantów badawczych przez cały okres przez nas analizowany, czyli od 2005 roku do końca 2013 albo od początku założenia spółki. Niekorzystanie z kredytów albo tak naprawdę posiłkowanie się nimi w niewielkim stopniu no, pozwoliło wykorzystać zdolności do pozyskania takiego finansowania, które zdecydowanie obniżało dźwignię finansową i koszt kapitału, średnio ważony koszt kapitału, który był najniższy dla Medic Algorithmics. Jeżeli chodzi o to, co mamy w ostatnim wierszu, czyli przeciętne możliwości wzrostu, one były liczone jako stosunek sprzedaży w roku T do sprzedaży w poprzednim roku i też można zauważyć, że tak naprawdę bardzo istotnie udało się zwiększyć sprzedaż Medic Algorithmics. To już ostatnie spojrzenie, czyli zestawienie kapitału intelektualnego z średnio ważonym kosztem kapitału, które dla tej próby pokazuje zarówno punkty czerwone, jak i niebieskie, porównane z udziałem eksportu w sprzedaży. Czyli tak naprawdę z tym, co dla nas opisuje realizację strategii Go Global. I widać, że nasze najbardziej zwycięskie firmy, czyli Medic Algorithmics i Servita, znalazły się w najwyższej ćwiartce, co oznacza, że miały stosunkowo najniższy koszt kapitału, najwyższy kapitał intelektualny i rzeczywiście udało im się skutecznie wejść ze sprzedażą na rynek globalny. Oczywiście to nie jest takie oczywiste, że wszystkie przedsiębiorstwa powinny realizować strategię Go Global. Z tego względu, że z jednej strony ona pojawia się w wyobraźni polskich przedsiębiorstw wtedy, kiedy polski rynek jest za wąski, czyli jeżeli mamy dużo odbiorców w kraju i to nam zaspokaja naszą sprzedaż, nie mamy nadprodukcji, to tak naprawdę obawiamy się wejścia na globalny rynek z tego powodu, że nie znamy tradycji, nie znamy obyczajów, nie znamy przepisów prawnych i niejednokrotnie nic nas nie pcha w tamtym kierunku. Niemniej jednak o wiele większą wartość dodaną można osiągnąć, pokonując te bariery wejścia na rynek zagraniczny i jednak sprzedając na szeroki rynek, nie będąc zmuszonym do funkcjonowania w granicach wyznaczonych przez lokalny rynek. To już w zasadzie samo zakończenie naszej dzisiejszej prezentacji, model biznesowy, który zbudowałyśmy dla tej spółki, która naszym zdaniem w najlepszy sposób zrealizowała strategię Go Global. Wyniki badania wskazują, że praktyczne wykorzystanie systematyki modelu biznesowego zaproponowanej przez Osterwaldera jest możliwe. Również w badaniu naukowym. Jako przykład modelu prezentujemy tutaj spółkę Medic Algorithmics. Zauważcie Państwo, ta propozycja wartości to jest integracja na dobrą sprawę produktu i usługi, bo oprócz tego kieszonkowego EKG razem z nim oferowana jest usługa ciągłego monitorowania i raportowania funkcji serca dla potrzeb i diagnostyki, ale też testów klinicznych i projektów badawczych, w które firma Medic Algorithmics się angażuje. Wśród pozostałych elementów modelu biznesowego wyróżniłyśmy te, które są naszym zdaniem najbardziej istotne. Ponieważ już przekroczyłyśmy czas, więc na koniec już taki tylko, miejmy nadzieję, pozytywny akcent. Ciekawostki na podstawie dwóch artykułów magazynu Forbes, które dotyczą badanej przez nas spółki Medic Algorithmics w rankingu liderów biznesu z 28 sierpnia zeszłego roku. Marek Dziubiński, to jest założyciel i prezes zarządu spółki Medic Algorithmics, znalazł się na czwartym miejscu za stworzenie prawdziwego polskiego high-techu. Natomiast w całkiem nowym tekście, bo z 29 stycznia,
Tego roku możemy przeczytać o tym, że cyfryzacja nas wyleczy. Tekst mówi o wykorzystaniu właśnie tego kieszonkowego EKG. No, polski pacjent może póki co o tym przeczytać, o tym urządzeniu, może też nabrać nadziei, że cyfryzacja może choć w małym stopniu zastąpi mało wydolną służbę zdrowia, chociaż w sumie szkoda, że ta polska innowacyjna myśl technologiczna nie może póki co służyć Polakom. To miał być optymistyczny akcent, a chyba się okazał trochę inny, ale dziękujemy Państwu bardzo za uwagę i za wysłuchanie naszej prezentacji.